Witam bardzo serdecznie w grze Ace w wersji na Commodore C64. Oczywiście nazwa może nieco mylić z inną grą o tym samym tytule, ale tutaj akurat mamy możliwość rozgrywki na zasadzie wyścigów. No więc zacznijmy. Powiedzmy, że będę deskorolkarzem, więc wybieram F1. No i tu pilota, to znaczy, że gra gracz. I teraz jak będziemy trzymać wciśnięty przycisk strzału, no to wtedy jak widać starajmy się jeździć. I no nie wiem dlaczego tutaj zawsze on się wywraca. Przynajmniej nie umiem akurat tego momentu jakoś rozpracować. Tutaj się teraz przewrócił znowu. A jak widać gram z komputerem. No komputer to jednak jest gra porządnie, więc no jak widać całkiem nieźle mi to wychodzi. No mi to wychodzi tak sobie, aczkolwiek staram się. Dobra, puszczę. No jak puszczę, też się wywrócił. Nie wiem, czy tutaj w jakiś sposób da się hamować. Nie bardzo widzę, żeby dało się zahamować. No teraz wywaliłem słupek, mam 220 punktów. Ile taka jazda trwa? Generalnie jazda trwa 2 minuty, gdzie później podliczane są punkty i oczywiście kolejna trasa. A teraz mi nawet to fajnie poszło. To właśnie nie rozumiem, czego on się zawsze przewraca. No nie wiem, czegoś jeszcze pewnie w tej grze nie odkryłem. No tak, to było ciekawe posunięcie. Zanim ten mój gość jakikolwiek punkt zdobędzie, to ja go pewnie prędzej pozabijam. Ile jeszcze zostało? Jakieś 25 sekund. Nie wiem, czy tutaj... Dobra, aleś tu się wywrócił. Muszę popróbować jeszcze coś może kierunkami podziałać. Może tutaj gdzieś jest właśnie jakiś... No nie, brałem kierunek do tyłu. Też nic to nie dało. Puściłem przycisk. Też nic to nie dało. Więc podejrzewam, że jest jakiś inny myk, którego po prostu nie rozumiem. O, kolejna plansza, bo już 2 minuty minęło. Może nie tyle plansza, co kolejna trasa. Czyli tutaj już troszeczkę inny jest układ tych przeszkód. No tak. W ten sposób to chyba raczej sukcesu nie będzie. Tak, to są takie dolarki, czy coś tam, jakiś taki, ale pieniążek. Czego mi się tu wywracasz ciągle? Nie znam wszystkich trików, jakie tutaj można wykonać, więc stąd właśnie są takie, a nie inne u mnie wpadki. No a komputer tym rowerem gra po prostu cudownie. Miałem za małą prędkość, żeby cokolwiek zrobić. A i dobrze było, tylko niepotrzebnie się ruszyłem. Bo to są tak jakby trzy takie poziomy. Dwa i cyk, i wieja, i leżę, tak? Muszę glebnąć na samym końcu, bo się inaczej po prostu nie da z tą grą. Ach, kurczę, dobrze było. No nie, troszkę brakło mi. Jeszcze nieco w dół i by było dobrze. No może tu rozwinę prędkość, nie ma szans. Teraz spróbujmy, przejedziemy. Myślałem, że środkiem się jakoś da przejechać, ale przeliczyłem się niestety troszkę. O, coś tam było, jakiś krzyżyk, czy co to było, trudno powiedzieć. Dobra, wziąłem ten krzyżyk. No jak nie na tej przeszkodzie, to na tej. No, na pewno tam ludzie, jak widać na trybunach, mają całkiem niezły ubaw ze mnie. Także, jakimś cudem się mi to udało, no nie wiem. Dobrze, 1720 punktów ma oczywiście komputer, ale z komputerem to raczej szans nie mam, dopóki nie nabiorę, powiedzmy, wprawy, tak? No ale nic, nieważne, ważne, że jest
Wiem, że tutaj można robić jakieś jeszcze w powietrzu piruety, ale chyba raczej gra nie przewiduje aż takich ekstremalnych rzeczy. Nie wierzę. Nie przewróciłem się. Chociaż raz. Co ja to zrobiłem? Coś ruszałem kierunkami i jakoś się to udało. No tak, tutaj to już nie będzie raczej szans, żeby w jakikolwiek sposób się nie przewrócić. Ale dobrze jest. I cyk, i cyk. No pięknie. Ajajaj. Cóż za wywrotka. Emocje sięgają już z zenitu. Trzeba przyznać, że muzyka w grze jest bardzo dobra. Nie spodziewałem się nawet, że będzie taka całkiem fajna, przyjemna muzyka, ale wyrżnąłem. No cóż. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Dobra, czyli zaliczenie jak każdej przeszkody w jakiś sposób dodaje właśnie punkty. Tak, tutaj na pewno z taką prędkością to nie było szans, aby się nie wywrócić. Nie wiem, co to jest ten krzyżyk taki dziwny. Ale dobra, nieważne. Ważne, że... O, teraz... Chyba za wolno troszeczkę było. Może to jakoś trzeba tą prędkość dostosowywać. Nie, jak puszczę, to chyba spowalnia, nie jestem pewien. Ale chyba tak mi się wydaje. No jasne. Nic, ale robię jakieś tam postępy. O, puściłem przycisk i od razu się wywrócił. I tutaj już w tym momencie jest koniec gry. 10 sekund mam na kontynuację, tak? Chyba Enter trzeba wcisnąć, tak? No chyba nic tutaj nie tego. Teraz jak F3 wybiorę, to będę rowerem. Tak, pilota, czyli jestem tym razem jestem na dole. Dobra, tylko jeszcze muszę zrobić tak zwany swap joy. Oj, rower to jakby, nie wiem, trochę bardziej dynamiczny jest moim zdaniem. Ale to może być tylko moje takie wrażenie. No, rzeczywiście za chwilę to z kółek będę miał jajka. Tak. Ale oczywiście musi być wywrócenie. Dobra. No, także jak widać, wcale gra tak prosta nie jest. Mi się wydaje, że przynajmniej tą na tej desce było troszeczkę łatwiej pod tym kątem, że tutaj jeśli chodzi o ten rower, to trudno mi jest określić, w którym miejscu następuje kolizja. Przy desce było zdecydowanie prościej, bo jest niższa, rower jest wyższy, więc tutaj nie wiem, czy są brane pod uwagę koła, czy trochę inny element tego roweru. No kwestia wyczajenia tematu, nie? No właśnie, to jest z tym, że jeszcze nie wszystkie triki znam, jakie można zrobić w tym tej grze. Także są trzy takie etapy. No i można się oczywiście powyścigować również z kolegą lub koleżanką, jak to tam woli. W każdym razie dzisiaj nawet dziewczyny też całkiem nieźle grają, trzeba przyznać, że szacun dla graczek najbardziej. Ale tutaj nie potrafię tak samo jak tą deskorolką operować tym rowerem niestety. Ale jak widać i komputer nawet czasem się wywali. No i tak w kółko, prawda? Czyli chodzi tutaj o to, po prostu zdobywać te punkty, jak największą ilość. Jak widać, tutaj są tematy punktów, aż można miliony mieć tych punktów. Tylko pytanie, co by tu trzeba było zrobić, żeby mieć te milion punktów? Chyba że chodzi o to, że no trzeba wygrać z komputerem ileś konkurencji. Może są tu jeszcze jakieś dalej inne plansze? Trudno powiedzieć. Nie wiem.
Można by pokombinować, ale przede wszystkim to trzeba nabrać wprawy w tej grze, bo niestety u mnie to wygląda nieco mizernie. No nic, nie będę w takim razie przedłużał, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.